Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami prawie no make-up, ale to nie bez powodu. Prawie mówię, bo gdzieś tam usta mam malnięte i tylko delikatnie oko i to wszystko. A to dlatego, że będę chciała przyjść do Was później po południu z Get Ready With Me, więc nie ma sensu, żeby się malować. My właśnie brykamy sobie, słuchajcie, do Edynburga na Fortkinart. Mam zmienione pazury, ale już od razu mogę Wam powiedzieć, że ich nie polecam. Nie wyglądają dość naturalnie i powiem Wam, że nawet trzymają się tak chyba raczej średnio, aczkolwiek jeszcze je potestuję. Ale na przykład właśnie przykleiłam je, słuchajcie, dzisiaj rano, a już ten gdzieś tam chyba przy myciu mi właśnie odpryznął, więc zobaczymy, czego to była przyczyna. Ale raczej tych akurat nie polecam, to były z Primarka. No nie do końca mi się w ogóle podobają, także założyłam, bo założyć coś musiałam, a już mi się nie chciało zmieniać, szukać i tak dalej. Włosy mam właśnie umyte, jak widzicie. Jeżeli chodzi o moją taką stylizację, to kamizelka, nie pamiętam z czego, ale z jakiejś stronki, z jakiejś grupy na Facebooku, sweterek z TK Maxa, spodnie takie Moro, nie pamiętam skąd, i moje buciki, torebka, po prostu non stop ją męczę, podróbeczka Corsa i tyle. No i okularki też z TK Maxa, nie pamiętam czego. Mniejsza o większość. No, także my spadamy. Będę nagrywać Wam, mam nadzieję, wiem, że jest dużo nowości. Słuchajcie, nie wiem, czy wszystko tu w Superdragu będzie na Fortkinart. Jeżeli tak, to Wam oczywiście pokażę, nagram, ale wiem, że jest masa nowości z Revolution. Jestem po prostu, ja jestem w szoku, słuchajcie. Ja nie wiem, czy Wy wszystko widziałyście, ale po prostu ile kolaboracji się porobiło, to głowa mała, ręka mnie swędzi, prawa, będę się z kimś chyba witać. Jeszcze potrzebowałabym jakiegoś energetyka, ale nie wiem, czy zdążymy. Na ustach mam Golden Rose, tą taką jakąś nową soft matte chyba, coś takiego, więc testuję, zobaczymy jak długo się utrzyma, ale nie brałam jej do poprawiania. Zostawiam ją w domu, być może ją użyję na wieczór, jeszcze nie wiem. No, także co? Ja życzę Wam przemiłego dzionka i mam nadzieję, że taki krótki vlog również Wam się spodoba. Co będę mogła i co będzie ciekawego, to Wam pokażę, to Wam nagram. A póki co, miłego weekendu Wam życzę. Sklep pierwszy, do jakiego zaszłam, to jak widzicie Marks & Spencer. No i tutaj właśnie mamy, o, widzę maska, widzę jakieś nowe rzeczy. Glow O2 Oxygen Mask, Glow Maska, H2O Skin Drink, to jest to, co ja mam. Tutaj jest jeszcze Glow Glotion i Beauty Sleep Cream, też coś fajnego. Też się nad tym zastanawiałam, ale nie jestem przekonana. To są te takie do zmywania, usuwania makijażu, oczu, ale powiem Wam, że spróbowałabym. Natomiast najbardziej, co mnie tu dzisiaj kurciło, tu są też fajne rzeczy, no naprawdę fajne, pokazuję Wam właśnie ceny, ale jest to, co chciałam. To jest właśnie ten tonik, były trzy rodzaje. Ja mam ten Glow, jeszcze mi on został, co prawda. Ja mam ten Glow, żeby było widać napis, kochanie, a tutaj mamy Rose Tonic.
Rose Tonic oraz ten właśnie z retinolem. I na ten retinol bym się właśnie pokusiła, aczkolwiek, kurczę, jeszcze mam co prawda sporo tego mojego. Tak, nie wiem teraz, czy go kupić, bo on widzę jest dość wyprzedawany. Z retinolem, czyli on będzie taki fajny, fajny, trochę też odmładzający. No i oczywiście duże wersje pokaż, po 18. Coś takiego, tutaj też o tym słyszałam. Podwójne czyszczenie, tutaj mamy olejek, tutaj mamy krem, czyli dwa w jednym. Także nie wiem właśnie na co się tutaj, nie wiem na co się pokusić. Nie wiem, czy brać już sobie teraz ten tonik, czy dopiero jak zużyję ten mój. Albo te do przemywania bym może zaryzykowała teraz. W każdym razie tak wygląda całe stoisko. No tutaj mamy jeszcze zapachy. Tutaj mamy rzeczy do włosów. Tu jakaś seria. Tam skincare. Tu mamy autograf, całe stoisko. No ale z tego to ja nic nie potrzebuję. Ale fajne opakowanie kawowe. Otwórz, Oliś, co to jest? Kofeina, co? Kofein, nie widziałam. Kofeinowa paletka. Nigdy nie. Oli próbuje otworzyć. Tu trzeba chyba. Daj mi pazurkę. Pazurkiem. O. A. A ciekawe, czy pachnie kawą. Wiecie co? Pachnie czy nie? Nie. Szkoda, bo kofeinowe pisze nawet. I nawet opakowanie. Zobaczcie, jakie jest opakowanie. Kofeinowa paletka, czyli taka kawowa. Fajne opakowanie, podoba mi się. Wydaje mi się, że paletka mogłaby być fajna, ale cena też jest fajna. Tej paletki. Ja nie wiem, słuchajcie. Ja nie wiem. Tutaj jeszcze właśnie Bath and Body. No. Tu Oliwia wam jeszcze pokazuje. Tyle. Cena jest piękna. Cena piękna. Trzy dychy, kurczę, za róż. No musiałabym po prostu być osobą, która lubi używać tylko i wyłącznie jakby jednego produktu. Jakieś rzeczy do mycia. O, to znam. No, ale to też znam, nie? To jest w tym. Teraz to wszystko jest w bucie. W bucie te produkty widziałam. Gdzieś tu nawet były takie olejki do ust. Pamiętam, że wypuścili właśnie z tej serii. I któreś to tutaj jest na pewno. Lipstick, Lip Shimmer, Tinted Lip Balm, Lip Crayon. Ale coś było z olejkiem, coś oil. Ale teraz nie wiem. Chyba, że może tutaj nie ma akurat. Tutaj coś takiego, awokado, peach. Okay. Oli powącha, powie nam, czy pokaż. No awokado jest takim zapachem, szczerze, to nie bezzapachowym. Nie, no ma swój zapach, ale taka niekoniecznie moja nuta. O, tutaj mamy małe jakieś pojemności, fajne rzeczy. Tą serię też znam. Tu jakieś malutkie pojemności. O, patrz, masz te za 16 z Glam Glow, takie malutkie maseczki, no. Tu jakieś maski do twarzy. Tu masz Eosa, te jajeczko. I z Nuxa, co to jest z Nuxa tutaj? Taka malutka, fajna Ultra Lip Balm. Aha, do ust. Jakiś mocno nawilżający. 6,50. Ja bym nawet 5. Także z Nuxa, tu się opłaca akurat, jeżeli ktoś by chciał sobie przetestować, to właśnie Nux. A to, co to jest? Shower Oil. Z jakimś takim połyskującym na złoto, takim shimmerującym za 6 funtów, to też fajna sprawa. Co tu jeszcze mamy? Takie zapachy, podobają mi się niektóre tu buteleczki właśnie, zawsze mi się jakoś tak, te są ładne, ładnie to wygląda. No ale tak jak mówię, to akurat niekoniecznie rzeczy dla mnie, tu do paznokci. Tutaj mamy jakaś limited, co to jest też autograf, jakieś rzeczy. Co tutaj mamy? 20%. Formula. Takie łoto rzeczy. Tutaj jeszcze, o, Rosie. A z tego Rosie ja chyba ostatnio, nie wiem czy to jest to, ale patrzcie, identyczna jak ta, jak ze Smashboxa. Taka, nie, no ten kwiat. Motyw kwiatu. Motyw kwiatu jest ściągnięty, zobacz. No co, jest ściągnięty według mnie ze Smashboxa. Złote opakowanie. Rosie, pierwszy raz widzę w ogóle. To jest też autograf. Ale z Rosie widziałam ostatnio, chyba właśnie Ada robiła test paletki. O, tam nie widziałam. Z Rosie. I to nie był fajny, ale to chyba może nie ta Rosie. Może nie to. Ale wiem, że Rosie. O, tutaj też. Tutaj też pędzelki, ale paletki nie widzę. Zaraz sobie kuknę na zapachy jakieś. I za chwilkę do was przyjdę z powrotem. Tak. No i hejo, hejo, ja właśnie zdecydowałam się jednak na te płatki do przemywania oczu, a dobrze wiem,
że będzie jeszcze na pewno tutaj dostępny ten tonik z retinolem, także na pewno się na niego pokuszę. To będzie kolejna rzecz. Tutaj mamy Primarka, jak widzicie, o, taki Primark. McDonald's, Starbucks. W Starbucksie bym się napiła kawy. Home Sense i TK Maxx. Teraz jedziemy do TK Maxa, a potem z Oliwcią pójdziemy do JD, który jest gdzieś tam. Już go chyba nie widać. Tam jeszcze też jest kino Odeon. Odeon, czyli tak jak w Stoku. No, także ja zakupiłam tylko te płatki i teraz idziemy do TK Maxa. Jestem bardzo ciekawa, czy są jakieś fajne kosmetyczne perełki. Jeśli tak, to oczywiście dam Wam znać. Czekajcie, bo musimy przejść. Tam jest jeszcze Fridays, Chiquito i tak dalej. Dobra, widzę, że dużo rzeczy się już powtarza. Już na samym wejściu widzę podobieństwa do tego, co jest w Kala. Wchodzimy i wygląda on tak. Taki duży. Tutaj mamy szaleństwo, więc ja oczywiście wchodzę tu. Dobra, tylko się nie zgub. No i będziemy przeglądać to szaleństwo. No i hejo, hejo. Odzywam się po raz kolejny, bo idziemy teraz o tu. Idziemy do JD. Tam jeszcze mamy H&M'a. O, jeszcze jest Boots. Dobrze wiedzieć. A tu plac zabaw. Taki plac zabaw. I jeszcze tutaj też są sklepy. Mamy Grexa, Vodafone, Waterstones, Tree i Card Factory, Pizza Hut, O2, New Look. Także tak by to wyglądało. My teraz właśnie podążamy do JD. Tam sobie Oliwka popatrzy na jakieś swoje rzeczy. I myślę, że przy okazji chyba może machniemy właśnie tego. No, o, tu jeszcze mamy. Tu jeszcze coś mamy. A to nawet nie wiedziałam. Aha, to taki perfumeryjny, malutki. Jakiś nowy od Juicy jest zapach. Taki mały. Taki mały, taki mały. A mi się chce do toalety. A nawet nie wiem, gdzie jest. No i Boots. Także ja bym z chęcią do tego Bootsa zaszła. Także zobaczymy. Tu jeszcze coś robią w ogóle, zobaczcie. No, coś będą robić i tu też będą. Tu będzie open as usual. I tu też coś będzie jeszcze chyba otwarte. Albo to jest jakieś przejście po prostu do tego miejsca. Tam Subway. A jak o nim myślę, to już zgłodniałam. Tam Subway na rogu. Idziemy. Dobra. My teraz... Tak, idę z tobą. Nie, no idę z tobą. Idę z tobą do JD i za chwilę się odezwę, czy coś Oliwka sobie wybierze, czy też nie. We'll be right back.
powiedział, że ze mną na zakupach jest długo. Przecież to dziecko jest już tu chyba z pół godziny. I wciąż wybiera. I wybiera. I wybiera. I nie jest zdecydowana. I chodzi. I szuka. Czy wy też tak macie z waszymi córami? Chodzi bez buta i szuka. Co by jej tu jeszcze się spodobało? A ja siedzę tu i czekam. Ale jest jedna opcja jest. Nawet mnie się podoba z tych wszystkich, co ona chciała, bo to, co ona chce, to jest po prostu dziewczyny. Ja nie wiem. Pokażę wam jakieś... Czekajcie, czy to było. Przymierzała to. Wszystko spoko. Fajny przód. Fajnie wygląda. No ale ta podeszwa, słuchajcie, wygląda jak jakiś rozjechana guma. Tu z kolei fajne... Piątka. Te są dość fajne, gdyby nie ta gruba, biała podeszwa. Nie wygląda to dość fajnie. Te mi się podobają, jak ja bym miała decydować. A te, Oli, te są zgrabne. Bardzo ładne. 50, ale porządne. Ładne. Czwórka. Ale ładne. Czwórka. Fajny kolor, fajny krój. Pomóżmy jej, czy są czarne. Czekajcie, jest czwórka. Nawet fajne, bardzo ładnie wyglądają. Pytam się taty, czy fajne. Zgrabne, bardzo zgrabne. Pytam cię taty. Taty, spytasz? No i jak widzicie, jesteśmy właśnie już w budce. Pierwsze to jest Conatural Collection. Mniej więcej wam chociaż pokażę, co jest. Proszę bardzo, collection, ale z tego nic nie chcą. Obsession, tu widzę jakiś baking powder, to już widzę, są jakieś nowości, nie widziałam tego. Mamy mikser rozjaśniający do podkładów, baking primer, baking powder z Obsession po 8 chyba bodajże funtów, albo 6, tak, 8 i 6. Tu jakieś chyba rozświetlacze, korektory. Te paletki, ja wam chyba nawet pokazywałam jeden raz, chyba chciałam się skusić na tą właśnie brązową. Pomadka do brwi. Dalej mamy Sensational SC. Nie wiem od czego nawet to jest tutaj skrót za bardzo, ale chyba stąd też nic nie weźmiemy. Tak wygląda ta szafa. Mamy nowy zapach, to już widziałam jego właśnie reklamę nawet. Akoraban, kiedy kupisz parfum 30. Aha. No. Czekajcie. Ale ładnie pachnie. Muszę wam powiedzieć, że ładny. Aż się psiknę. Ładny. Bardzo ładna nuta. Także naprawdę. Naprawdę super. Teraz jesteśmy w szafie Bariem. I tu jest właśnie paletka, którą ja ostatnio chciałam zakupić, ale wtedy wybrałam coś innego. Taka ładna, naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Dużo jest takich metalicznych odcieni. Tu właśnie jakieś coś do ust. Pamiętam, że coś wtedy wzięłam z tych nowości. Tutaj właśnie widzę, że też są chyba dwie bodajże paletki, tylko nie widzę. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Takie kolorki, bardzo ciemne. Powiem wam, że nawet nic nie widać prawie, ale bardzo ciemne. Bardzo ciemna kolorystyka i druga to jest taka opcja. Tu chyba powinno być nieco jaśniej, ale też ciemne mimo wszystko. Ciemne te paletki. Nie do końca mnie się podobają. Tak, ja wzięłam właśnie coś do ust, tutaj coś na dole. Tutaj mamy Revlon i z Revlonu właśnie te Insta Filler. Też jakaś nowość, ale ja podkładów mam jak mrówków, także ja na pewno nie będę z tego nic brała. Ze Slika tutaj coś mamy. Co to jest? A, korektor. Korektor ze Slika. Tak to wygląda. Ze Slika ostatnio właśnie brałam ten chyba Lip Shot. Tak, to jest nawet właśnie dokładnie mój kolorek. No, powiem wam, że tutaj te korektory tak nawet fajnie wyglądają. No, ale ja nie używam korektorów. Rimmel. Szafa Rimmela. Maybelline.
Soul and Glory i Bourjois. Tu z Bourjois nie widzę chyba raczej nowości. Raczej nie. Tu widzę, co to jest, baza ta z Healthy Mix. To z tego będę testowała Wam ja z kolei. Co ja z tego mam? BB Cream. Tutaj mamy Soap and Glory. Światło jest takie ciulowe. Może nie do końca być wszystko widać. Ale to, co trzeba, to widać. Tak to wygląda. Teraz przejdźmy, co tutaj mamy. Radiant Lift. Też widziałam gdzieś nowość. Dobrze, jakby były z tego. O, tu mamy też korektory. That's okay. Dobrze, jakby mieli właśnie z tego, powiem Wam, znajdź swój kolor, jakby mieli właśnie próbki. Ja za chwilę się spytam, czy mają tutaj jakieś testery. Się odezwę.